Dziś sprawdzimy wszystkie sekrety i ukryte mity z nowego sezonu Fortnite. Czyli w skrócie sprawdzimy wszystkie te mity, których nie sprawdziłem w poprzednim pierwszym odcinku. Wy również sprawdźcie, czy zostawiliście już łapkę w górę i suba z dzwonem na kanale, a do tego czy macie wpisany kodzik MANOJEK w sklepie Fortnite. Podobno za pomocą glitcha z kanistrem możemy dostać się wewnątrz miejsca, w którym przebywają mityczne samochody przy każdym bossie. Glitch z kanistrem jest dość ciężki, bo musicie w idealnym momencie jakby mantlować, wspiąć się na kanister, który rzucacie do przodu i dzięki temu będziecie w stanie przeniknąć, tak jak teraz to widzicie, przez ścianę i możecie tam sobie siedzieć. Oczywiście nie możecie wyjechać, ale możecie czekać, aż ktoś otworzy safe i wtedy, no, oni się nie będą spodziewali, więc macie darmowy medalion, samochód, mityka, no wszystko. Mega to jest OP i mega to jest dziwne, chociaż dzisiaj jeszcze będą dziwniejsze rzeczy. Tak czy inaczej, ten mit potwierdzam ja. Podobno na Nitrodromie możemy robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład, jak widzicie, tutaj są takie czerwone przyciski z jednej i drugiej strony, które pozwalają nam aktywować pułapki ogniowe. Klikam i tutaj wszystkie te ognie powinny się zapalić. I tutaj z tej strony powinno działać to dokładnie tak samo. Tak jest, mega to ciekawe i no takie nowoczesne. A przy okazji również potwierdzone. Podobno samochody w tym sezonie potrafią latać. Wystarczy tylko, że przyjedziesz samochodem tutaj za rekina, tutaj jest wyjazd z tyłu rekina i wjeździecie tutaj w wodę. I to podobno jest takie proste, że się jedzie i się... Ty, myślałem, że to nie działa już, ale działa. Jak widzicie, jedziemy i ja po prostu sobie latam. I jak będę tak sobie wjeżdżał do tyłu, do przodu, to będę się unosił i nic mi się nie stanie. W pewnym momencie jakieś 800 metrów niestety, no, padniemy. I no, nic się nie będzie nam udawało, ale do tej pory możemy sobie lecieć i się naprawdę świetnie bawić. A jak wyjedziemy, to po prostu spadniemy i będzie je tak jak zawsze. Porąbany jest ten sezon. Powiem wam tyle, ile glitch jest. To jest po prostu niesamowite. A ten mit oczywiście jest potwierdzony. Jak wiecie, w Fortnite w tym sezonie mamy kilka jeziorek, które nas leczy. No i jak widzicie, mam powoli leczonko, no piękne tutaj ślurpowe jeziorko. No ale zobaczmy, czy będzie również leczyło samochody. Kiedyś te takie ciepłe wody gejzerowe leczyły. A tutaj, no nie, nic się nie dzieje. Może jak utopię samochód bardziej, to coś się wydarzy. Mnie też nie leczy, chociaż jestem 3/4 w wozie. Więc niestety obalam ten mit, nie leczą. Podobno, jeżeli staniemy samochodem na tych tutaj portalach ulepszających leczniczych samochodowych, to możemy farmić nieskończony metal, bo samochód będzie cały czas się leczył i zobaczcie, ja biję, ja dostaję metal i ja cały czas odnawiam, to się dostaje metal. Co prawda trochę by to zajęło, ale no mogę tu siedzieć w nieskończoność, to auto nigdy się nie rozwali. Chwilę posiedzę i wam to udowodnię. 150 metalu wyfarmione dosłownie w sekundę, auto na full naprawione jak gdyby nigdy nic. No jest to zdecydowanie glitch na nieskończony metal, a przy okazji potwierdzony mit. Podobno wróciła double pompa. Już wam pokazuję, jak to robić, bo oczywiście mamy bardzo szybki shotgun, co w sumie nie działa jak double pompa, ale mając dwie kusze w ekwipunku, dokładnie TO, podobno możemy bardzo szybko strzelać. Jedna kusza też całkiem szybko strzela, ale patrzcie na to. Dwoma kuszami jesteśmy w stanie naprzemiennie strzelać takie auto. Auto wysadziliśmy dosłownie w 10 sekund. Nie, no nawet nie, w 5. Powiem wam, to jest chyba najmocniejsza double pompa od lat, jaką widziałem. I chętnie ją przetestuję w jakimś challenge'u. Tak czy inaczej, ten mit potwierdzam jak nic. Podobno mityczne samochody są niezatapialne, więc wjeżdżam na głęboką wodę i faktycznie, no jadę po niej jak gdyby nigdy nic. Zwłaszcza, że no w sumie mam cały czas nitro, więc to miałoby sens. Ty, no zobaczcie, jest tutaj naprawdę głęboko. A auto, jak nie tonęło, tak nie tonie. Więc faktycznie wydaje mi się, że można nim na spokojnie jeździć po wodzie bez żadnego problemu. No normalne auto by na pewno już się zatopiło, więc fajne. Ty, no on był potwierdzony, tylko nagle po jakimś 10 minutach stania w miejscu, to nagle wleciało do wody, ale teraz wyjeżdża, więc chyba nadal mogę go użyć. Ciekawe to bardzo, więc teraz już sam nie wiem, czy ufać temu niezatapianiu, czy nie. No jeździłem bardzo długo, a jak się zatrzymałem, to 3 minuty stałem w miejscu. Dobra, uznaję ten mit za potwierdzony, no bo jak się jedzie, to się chyba nie da utopić. Z tego, co Jacob mówił na swoim TikToku, tam w tym aucie siedzi pan, który podobno na tablecie ma mapę z drugiego rozdziału. I jestem bardzo ciekaw, więc wejdźmy w powtórkę i to sprawdźmy. No i zobaczmy, mamy pana bossa i ten pan podobno powinien trzymać jakiś tablet? Czy on trzyma jakiś... Ty, trzyma tablet, faktycznie! Ty, no coś ciężko z tą ostrością, ale faktycznie widać, że to jest mapa z drugiego rozdziału. Ty, no jestem w totalnym szoku. Ty, a teraz to w ogóle się jakoś niemiło zrobiło, bo
On tam jakiś celownik miał na tą mapę. Co tam się dzieje? Tak czy inaczej potwierdzam ten mit. Wraca drugi rozdział. Podobno w tych tajnych kryjówkach, gdzie właśnie, gdzie były te bronie, nadal możemy znaleźć te tablice z bossami z pierwszego sezonu tego rozdziału. I co ciekawe, w tym meczu pokonałem pana Oscara, żeby zdobyć jego mityka i on nadal nie jest przekreślony. Kiedyś, pamiętacie, ona się przekreślała, jak pokonywaliśmy bossów. Nie wiem, po co one nadal są w grze, skoro to już nie działa i tych bossów nie ma. Tak czy inaczej, mit potwierdzony. Są te tablice. Podobno mityczne samochody same się naprawiają. To by było bardzo ciekawe, więc strzelam i zadamy mu sporo tego damage'a. No i nie, na razie się naprawia, jak wejdę... Czekajcie, pojeździmy trochę. Tok jest, zaczął się po chwili sam naprawiać, to znaczy leczyć. Ej, no to jest mega mocne, naprawdę ultra mocne. No i przy okazji mocno potwierdzone. Podobno strzelając z środka mitycznego samochodu strzelamy dużo szybciej, więc teraz... Szybko, a przejdę teraz na pasażera i spróbujmy. Co? To za szybko. Spróbujmy jeszcze z shotgunem. Szybko. Jakie to jest mocne. Powiem wam szczerze, no nic wam nie powiem, potwierdzam ten mit po prostu. Podobno jesteśmy w stanie zestrzelić wieżyczki z samochodów. To by było bardzo przydatne. Jak widzicie, tu jest samochód, można go normalnie obijać, a tu jest wieżyczka. I zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ją zbić. Ty no, to chyba po prostu samochód dostaje damage, co? No ale już wystrzelam wszystko i zobaczymy, czy tylko ją będzie można... No nie, no dobra, ja już widzę. To nic nie da, jak zestrzelę, to cały samochód się rozwali. Tak jest! Ty no, powiem wam szczerze, trochę lipa. To nawet by było nie głupie, nie? Jakby można było po prostu je komuś zestrzelić. No ale mit niestety obalony. Nie da się tak zrobić. Podobno, wypijając nuke kole, dostajemy jednego golda. I zobaczcie na to. Piję nuke kole i ten kapsel chowam do kieszeni, a... W moim ekwipunku pojawia się jeden dodatkowy gold. Więc jakbym tak wypił 5000 nuke coli, to miałbym darmowe 5000 golda. Powiem wam szczerze, naprawdę to mega ciekawe. No i oczywiście mega potwierdzone. Podobno w sklepie Fortnite zaszła bardzo poważna zmiana. I nie mówię tutaj oczywiście o tym, że powinno się wpisać i można wpisać kozik manojek w sklepie Fortnite. Dziękuję wszystkim, którzy to robią. Ale teraz jak klikniecie dowolnego skina, to tutaj dokładnie widzicie, kiedy ten skin zniknie ze sklepu. Więc teraz nie musicie się już martwić, że wstaniecie rano i nie będzie waszego ulubionego skina. Dopiero dzisiaj dostajecie PSC. Moim zdaniem bardzo fajna zmiana i bardzo potwierdzona. Podobno w grze pojawił się tajemniczy bunkier, który, no jeszcze nie wiemy co robi. Z tego co wiem, znajduje się on gdzieś tutaj, koło wielkiego lodowca. Na tym wielkim lodowcu. Oj, faktycznie to jest chyba to. Idźmy tam. Ej, i myślałem, że to jest to. A, bo to jest to. Dobra, ja byłem pewien, że to jest ten kamień, a to jest tutaj. I faktycznie to jest bardzo... Ale to bardzo duże i ma takie wywiewy i normalnie leci stamtąd ciepłe powietrze. Co to za dźwięk był? Rozwalić tego oczywiście nie można, ale tam normalnie dźwięki się jakieś wydobywają, jakby ktoś próbował się wydostać, patrzcie. Słyszeliście? Dobra, tam musi być coś. Ja bym strzelał, że tam jest magneto, który jak wiecie był w karnecie, znaczy będzie w karnecie i całkiem to by było takie logiczne miejsce, nie? A może klombo tam chowają? Kto wie? Tak czy inaczej mit potwierdzony, jest taki bunkier. Podobno na pustyni, obok tutaj tej silnikowej miejscówki jest jedyne drzewko na pustyni. Jedyna choinka. I ona jest z tego co wiem właśnie tutaj nawadniana przez taki zbiornik z wodą. Zobaczmy co się stanie jak zetniemy to drzewo, czy cokolwiek się stanie. No nie, ale całkiem to jest taki fajny pomysł. Zobaczcie, mam tutaj taką oazę, lagunę. No piękne to. A mit oczywiście potwierdzony. Podobno, między innymi na Olimpii jesteśmy w stanie znaleźć bardzo ciekawe owoce. To znaczy cytryny. Jak widzicie, tutaj leżą te cytryny i co ciekawe, możemy na nie najechać, sprawdzić i powinniśmy dostać expa za to. A ja chyba nie dostałem. Ej, to czuję się skamowany, bo powinienem dostać expa. Może dlatego, że jestem na customie sam, to nie dostałem. Tak czy inaczej, mit potwierdzony, są dziwne cytryny. Podobno, jeżeli wszyscy bossowie są na swoich miejscówkach, to jak widzicie, bus bojowy jeździ po prostu z samymi maruderami i z nikim więcej. Dopóki ich nie zaczepicie, to was nie próbują pokonać. To jest bardzo ciekawe, bo myślałem, że... Można to tylko zdobyć jak są bossowie, ale wychodzi na to, że nie. I boost bojowy można zdobyć w każdym meczu po prostu jeżdżąc wokół mapy. A mit oczywiście potwierdzony. Podobno można modyfikować mityczne samochody. Tutaj w tym akurat samochodziku mamy działko, które bardzo szybko strzela. A tutaj widzimy, że mamy ulepszenie, które jest tym takim granatnikiem. Więc wjedźmy i zobaczmy czy się zmieni. Powinno. Ty, nie zmieniło się chyba, co? No nie, ty, no jestem w lekkim szoku, ale w takim razie mit obalony, nie da się zmieniać tych aut. Podobno w bardzo łatwy sposób można glitchować autobus, bus bojowy, wystarczy tylko zjechać z mostu do wody i dzieją się jakieś magiczne rzeczy, sprawdźmy to. O, no nie, tym razem się nie wydarzyło nic specjalnego, tu mamy trochę wyższy most, może tutaj to lepiej zadziała. No nie, po prostu się przewraca, powinien znikać.
Zniknął! Udało się! Nie wiem jakim cudem, ale wpadłem jakoś losowo do wody, już się poddawałem. Ale no nie ma go tu i pokazuje mi, że jest gdzieś 650 metrów ode mnie. Ty, to jest mocno w strefie, ale chcę sprawdzić, czy on tam faktycznie jest. A, znacznik już zniknął i tak, więc już się nie dowiemy, gdzie jest nasz autobus. Bardzo to ciekawe. No i potwierdzony, można zniknąć busa. Podobno mityczne samochody mają nieskończone paliwo. Jak widzicie, mam teraz je na fullu, trochę pojeżdżę i zobaczymy jak jest. Dobra, powiem wam tak, jeszcze sobie tutaj w kółko i zobaczcie, no paliwa ani na sekundę nie było. Jest dokładnie tyle, ile go było. Więc ten mit potwierdzam. Jest nieskończone paliwo. Podobno do gry dodano anti-challenge. Tak wygląda to oto, gdzie musimy podejść. Nadajnik z pustkowia. No i tutaj mamy wyzwanie podłoga do lawa, czyli odnosimy obrażenia dotykając podłoża. A jeśli to weźmiemy, to będziemy dostawali więcej expa za różne czynności. Ja wezmę w tym meczu i jak widzicie dostaję aż 5 obrażeń, jeśli dotykam podłogi. Ale w wodzie już nie dostaję. Ciekawe. No ale na przykład za otwarcie skrzyni w tym momencie nie dostanę nic obrażeń, bo jestem na customie, ale dostałbym naprawdę dużo, dużo więcej, więc mit oczywiście jest potwierdzony. Podobno karnety bojowe w tym sezonie są całkowicie za darmo. I to prawda, bo wszyscy, którzy wpiszą kodzik MANOJEK w sklepie Fortnite, zostawią łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszą w komentarzu swój nick z Epic Games, to ja dodam 3 z was jutro i rozdam wam darmowe karneciki. Takie to proste, a mit oczywiście potwierdzony. Podobno do gry wróciły gejzery, a w sumie to jeden gejzer i znajduje się on na jeziorku, na środku mapy. Zobaczmy tylko, czy działa w taki sposób jak kiedyś i czy też wybije mnie do góry. Halo? O, coś się dzieje? No i jak najbardziej, ty tu też jest jeden. No, bardzo fajne, podoba mi się to. Tęskniłem, szczerze powiedziawszy, za gejzerami. Jakkolwiek by to nie brzmiało. A mit oczywiście potwierdzony. Podobno dzięki efektowi nitro szybciej latamy, jeżeli chodzi o takie wyskoki z launchpada. I zobaczmy. Ty, no ciężko mi stwierdzić, ale faktycznie wydaje mi się, że na tej na lotni to dużo szybciej to lata niż bez lotni. No ale poczekajcie, teraz nie mam już efektu nitro i zobaczmy, czy to faktycznie tylko tak mi się wydawało, czy tak faktycznie jest. Ej, no chyba tak faktycznie jest. No bo latać latam, ale tak jakoś powolutku mi się wydaje, nie? No ja bym potwierdził ten mit, potwierdziłbym. Podobno Epic Games dodało nowe stanowiska do modyfikacji. To znaczy nowy wygląd. I jak widzicie, faktycznie mamy całkowicie nowy interfejs. Całkiem wszystko inaczej wygląda. No bardzo ładnie bym powiedział wygląda. A mit oczywiście potwierdzony. Podobno można mieć dwa rodzaje rękawic w ekwipunku. Jak widzicie, tutaj mam mityczne pięści, a tutaj mam nitro pięści. Spróbujmy. No nie, wychodzi na to, że się niestety nie da. A byłoby to całkiem, myślę, ciekawe i przydatne. Tak czy inaczej, niestety mi to balony jest. Podobno w grze nadal znajdują się dwa niedostępne i niewidoczne na mapie mityki z poprzednich sezonów. Jeden znajduje się właśnie tutaj na królewskich kortach, a w jego posiadaniu jest nikt inny jak pan Oskar, który wrócił na mapę i wystarczy tylko się z nim wybrać na pojedynek. I takie to proste będzie do odzyskania. Tylko uważajcie, bo porzuca jakieś potworne nejdy. Ale pokonujemy go i mamy strzelbę automatyczną Furię Oskara mityczną. Ale co ciekawe, to nie ostatni taki mityk. A żeby zdobyć tego drugiego mityka, wystarczy przylecieć na posępne przejście, gdzie jest jeszcze Cerber jako jedyny z poprzedniego sezonu. I wygrywając z nim pojedynek, również dostaniemy mityka. O ile wygramy oczywiście. Jakoś dałem radę i mamy strzelba strażnika bram Cerbera. Więc w bardzo łatwy sposób możemy mieć dwa mityki, których na mapie w żaden sposób nie znajdziemy. Mit oczywiście potwierdzony. Podobno wszystkie zbieraki straciły swoją rzadkość. Jak widzicie, ja mam teraz Minty Axa, który powinien być fioletowym i zawsze był fioletowym zbierakiem, a teraz jest po prostu szarym. A sprawdźmy, czy jak ubierzemy na przykład jakiś zbierak Marvela, czy będzie on szary, czy będzie jednak kolorowy. O, no i już widzę, że kilof jednak mam czerwony, czyli te wszystkie współpracownicy całe kilofy są jednak kolorowe, ale te wszystkie, które były zielone, fioletowe i tak dalej, faktycznie straciły swoje kolory, więc mit jest potwierdzony. Podobno motory mogą również zbierać ulepszenia. Tutaj na przykład mamy kuloodporne opony, ale widzę już, że nie ma takiej możliwości. To, że kuloodpornych nie można, jeszcze bym jakoś przyjął, ale zobaczmy inne ulepszenia. O, tu na przykład mamy działko. Mogę działko do motoru? No nie mogę. No to może pług na przykład. No nie, wychodzi na to, że żadnego ulepszenia nie można niestety do motoru dać, więc ten mit obalony zostaje. Podobno na stacjach są miejsca i w różnych miejscach na mapie, na które mogą nas same naprawić i natankować. Jak widzicie, mam troszeczkę mniej niż full paliwa, no ale mój samochód jest dość mocno obity, nie ma trzech kół. I teraz wjeżdżamy na te platformy i to powinno nas do maksa
naprawić i natankować. I tak jest, w tym momencie mam full HP, full paliwa i wszystkie koła. No mit jak nic potwierdzony. Podobno na stacjach możemy doładowywać nasze palniki. Jak widzicie, mój palnik ma 93 amunicji i teraz podchodzę, napełni palnik naprawczy. Tak jest, i po 20 klikam i napełnia. Okej, dziwne, że na maksa po prostu od razu, ale naprawia, napełnia i przy okazji mit ten potwierdza. Podobno na nosie rekina nadal jest skrzynka, tak jak po raz pierwszy, kiedy rekin wszedł do gry. Na samym czubku jego nosa. Zobaczmy, polećmy, no i oby była. Uwaga, wbiegam. Ty, nie ma, zostałem oszukany. No powiem wam, jestem w totalnym szoku. Ale sprawdzimy jeszcze w kolejnym meczu, bo może po prostu się nie zrespiła. Taki może jest taki plan. Skrzynka jest! I to jeszcze jaka? Fioletowa, no to naprawdę już nie byle jaka. Czyli faktycznie czasami spawni się tu skrzynka. Jest tutaj spawn skrzynki, ale to czy będzie... Jest losowe, tak czy inaczej jest na czubku rekina, tak jak kiedyś, więc ten mit jest oczywiście potwierdzony. Podobno miejscówka Petera Griffina została totalnie zasypana przez piasek. I jak widzicie, to jest już tutaj i faktycznie, no nie ma co się oszukiwać, większość tych domków zostało owładniętych piaskiem. Jestem ciekaw tylko, czy tam Peter Griffin na przykład jeszcze stoi, czy już go tutaj totalnie nie ma. O, no safe jest, ale pusty. No ale Petera Griffina, no chyba żadnych oznak jego, bo tu jakieś flagi z tego co pamiętam były i tak dalej. No nic tu już po nim nie zostało, więc mamy oficjalny koniec tego pana Fortnite, a ten mit jest oczywiście potwierdzony. Podobno możemy wyciągnąć mityczny samochód z nitrodromu bez użycia medalionu i nim wyjechać normalnie i być niezniszczalnym. Wystarczy tylko, że będziemy mieli taki oto bus bojowy, a następnie w odpowiedni sposób busem musimy wjechać w właśnie tą tutaj kratę zamykającą mityczny samochód. No i mam nadzieję, że uda się to dość szybko. Ty, to faktycznie zadziałało! Ja jestem w totalnym szoku! I co, ja mogę tu wejść? Ja mogę tu normalnie wejść i tym autem wyjechać bez żadnego medalionu. Mit potwierdzony, można wyciągnąć auto bez medalionu. Podobno dzięki nitro szybciej przeładowujemy broń. I teraz tak, zobaczmy jak to działa normalnie. Ciężko mi tutaj czasowo to potwierdzić, no ale mniej więcej raz, dwa, trzy, koło trzech sekund. Teraz bierzemy nitro i zobaczmy. Raz, dwa, ej, dużo szybciej, naprawdę, nawet widać, że na czerwono to się przeładowywuje. No bez większej matematyki wydaje mi się to być nawet oczywiste, więc mit oczywiście potwierdzam. Podobno gdzieś tutaj obok rekina są żabki, które pokazywałem wam w poprzednim sezonie, w ostatnich mitach, i tak jest, wtedy te żabki brały ze sobą ślub. Było takie piękne, piękne miejsce, nawet w skale było serduszko. Teraz, no wydaje mi się, że oni są już zaślubieni, tutaj kolejne serduszko, a tutaj nie wiem co, dzieci ich się bawią i skaczą? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś próba dziwnych rzeczy. Tak czy inaczej, są żabki, bardzo mnie to cieszy, a mit oczywiście potwierdzony.